Tylko 5 skoczków, a wśród nich 2 Polaków. Kamil Stoch trzykrotnie wygrywał na Milenko-Pszance, ale teraz ponad 140-metrowa odległość wymagana przed Kamilem, a on jest oczywiście w stanie to zrobić i poszybować daleko i skacze pięknie. Brawo Kamil! O takie skoki prosimy, na takie skoki czekamy. To jest jego skocznia, podkreślaliśmy to już dzisiaj kilka razy, a teraz 139,5 metra. On tu potrafi skakać nisko nad zeskokokiem, sunie, no i teraz mamy bardzo daleki skok. Będzie miał odjętych 5,1 punktu, ale noty za styl najwyższe do tej pory z wszystkich. 4,19, jedna na to 18,5 punktowa. No nie ma mocnych. Kamil na którym? Na pierwszym miejscu. Stefan Laje to 128,2, a Kamil Stoch 129,8 punktu przed Stefanem.